Cześć. Witamy na kanale Życiowe Ścieżki. Miłego oglądania. Tadeusz, wysłałam ci raport. Przekazałam plan finansowy z generalnym wykonawcą do działu księgowości, powiedziała Urszula, wchodząc do gabinetu dyrektora. Dobrze, Urszulo, dziękuję. Jesteś wolna na ten dzień, powiedział jej dyrektor. Urszula jest ekonomistką w małej firmie budowlanej. Ma 25 lat i jest niezamężna. Tego dnia wzięła wcześniej wolne w pracy i umówiła się z koleżanką do kina. Był majowy piątek. Było ciepło, wiał lekki wietrzyk. Natura nadała miastu świeżych kolorów. Wszystko wokół szeptało. Powinnyśmy iść na spacer. Urszula uśmiechnęła się i w cudownym nastroju wyszła z biura na werandę, by odetchnąć świeżym powietrzem. Jeszcze raz uśmiechnęła się do pięknego dnia, założyła okulary przeciwsłoneczne i poszła w stronę wolnego dnia. Zdążyła pobiec do domu, wziąć prysznic i przebrać się. Kiedy dostała telefon od Martyny. No to już jadę. Czy wszystko na dobrej drodze? Jasne, już się ubieram, odpowiedziała Urszula. Przyjaciółki spotkały się wcześniej w kawiarni niedaleko kina. Miały już kupione bilety, więc nie musiały się martwić o dobre miejsca w piątkowy wieczór. Usiadły przy stoliku, zamówiły kawę i szejka i rozmawiały o pilnych babskich sprawach. Dawid zaproponował, żebyśmy zamieszkali razem, powiedziała Martyna. Wow, najwyższy czas, odpowiedziała Urszula. Jak długo się spotykacie? 2 lata, 2,5 roku, ale przyzwyczaiłam się do samotności. Wiesz, jak w tym filmie. Chcę gratisy, chcę pierniki. Urszula uśmiechnęła się tak. Nie jest łatwo brać pod uwagę interesy drugiej osoby. Urszula zerwała ze swoim chłopakiem Filipem 0,5 roku temu. Mieszkali razem od roku, ale związek się zużył. Filip coraz częściej wysuwał bezpodstawne roszczenia. Urszula chciała żyć pełnią życia, a jej chłopak coraz częściej chciał leżeć w domu przed telewizorem. Młodzi rozstali się jednak bez skandalu, a nawet gdy się spotkali, prowadzili dobry dialog. Mol, wiesz, Dawid i ja nadajemy na tych samych falach. Mam nadzieję, że doczekam się i oświadczyn w końcu. Martyna powiedziała. Byłoby miło, byłabym na twoim ślubie. Odwzajemniła uśmiech przyjaciółka. Nadszedł czas sesji i dziewczyny pospieszyły na salę. Po zajęciu miejsc i założeniu okularów zanurzyły się w świecie fantazji. Film zrobił na nich ogromne wrażenie. Po seansie postanowiły wybrać się na spacer. Pogoda temu sprzyjała. Spacerując majowymi alejkami, ciesząc się piękną pogodą, Urszula i Martyna rozmawiały o obejrzanych filmach, o pracy mężczyzn. Ogólnie o wszystkim, o czym dziewczyny mogą rozmawiać wieczorem. I nadszedł czas wyjścia dziewczyn. Urszula spieszyła się na autobus. Martyna musiała zdążyć na tramwaj. Wcześniej złapała autobus na przystanek. Urszula zręcznie wskoczyła do środka i pomachała koleżance z okna. Urszula usiadła przy oknie, pomyślała o czymś swoim i pojechała do domu. Gdy wysiadała z autobusu, usłyszała czyjś głos. Dziewczyna! Krzyknął nieznajomy młody mężczyzna. Urszula zatrzymała się i odwróciła. Jesteś Deela mnie? Młody mężczyzna podszedł do niej i wręczył jej telefon. Zapomniałaś go w autobusie, powiedział z lekkim wahaniem. Urszula spojrzała zdezorientowana. To rzeczywiście był jej telefon. Dziękuję. Byłam taka zdezorientowana, odpowiedziała Urszula. Nie ma za co. Mężczyzna uśmiechnął się. Nastąpiła chwila przerwy, po czym, już niezmieszany, mężczyzna wyciągnął rękę i z uśmiechem powiedział – Mateusz. Urszula odwzajemniła uśmiech i uścisnęła jego dłoń. Urszula. Dziewczyna nie mogła nie zauważyć napompowanych ramion mężczyzny. Miło mi cię poznać. Pozwól, że cię odprowadzę, kontynuował Mateusz. Na wypadek, gdybyś o czymś zapomniała. I oto jestem, dodał poważnie, ironicznym tonem. Urszula zaśmiała się i zgodziła. Jedziesz do domu czy w odwiedziny? Mężczyzna kontynuował rozmowę. Do domu. Poszliśmy z kolegą do kina. Teraz odpoczywamy po tygodniu pracy. Kino jest wspaniałe. Co widziałyście? Urszula mi opowiedziała. Okazało się, że Mateusz też widział ten film i rozmawiali o nim. Rozmowa płynęła lekko i swobodnie. Wkrótce dotarli do domku liniowego. Jesteśmy, powiedziała dziewczyna. Jak szybko? Mateusz był trochę zdenerwowany. Urszula, mogę jutro zadzwonić i się spotkać? Możesz. Urszula uśmiechnęła się i podyktowała swój numer. Stali jeszcze przez chwilę. Urszula spieszyła się do domu. Urszula mieszkała w małym, jednopokojowym mieszkaniu w starej kamienicy. Jej rodzice Bogdan i Małgorzata pomogli jej kupić mieszkanie w tym mieście. Mieszkali na wsi 8 kilometrów od miasta.
Prowadzili gospodarstwo rolne, ogród warzywny i hodowali drób. Urszula wychowała się na wsi. Skończyła szkołę i studia, potem dostała pracę i ukończyła instytut jako ekonomistka, co zrobiła teraz. Urszula poszła do swojego mieszkania i padła na kanapę, rozmyślając o dzisiejszym dniu. Następnego ranka dziewczyna obudziła się w świetnym humorze, mimo że na dworze było ponuro i prawdopodobnie szykowała się burza. Obowiązki domowe pochłonęły Urszulę, a dzwonek telefonu był Della, niej zaskoczeniem. Tak, powiedziała. Urszula, cześć, tu Mateusz. Cześć, miło cię słyszeć, odpowiedziała Urszula. Rozmowa była o niczym, zwykła rozmowa dwojga młodych ludzi. Na koniec Mateusz zaproponował spotkanie wieczorem. Bardzo chętnie. Nie ma żadnych planów, ale na wieczór zapowiadają dobrą pogodę, odparł. W takim razie nie widzę powodu, żeby się w ogóle nie spotkać. Urszula odpowiedziała wesoło. Przyjdę o 7, przygotuję program rozrywkowy. Obiecuję, że nie pożałujesz, odparł facet. Wow, jestem zaintrygowana. Do zobaczenia, powiedział Mateusz. Do zobaczenia, potwierdziła dziewczyna. Po telefonie Mateusza nastrój Urszuli jeszcze bardziej się poprawił. Pisała w domu i zastanawiała się, czym zaskoczy ją ten młody mężczyzna. Mateusz szarmancko podjechał pod dom Urszuli punktualnie o 7 i zadzwonił dzwonkiem. Urszula pospiesznie wyszła. Pogoda rzeczywiście się popsuła. Po popołudniowej burzy pozostały tylko kałuże i świeżość. Młodzi ludzie poszli najpierw do parku nakarmić kaczki. Staw był chłodny. Urszula zadrżała, a Mateusz ostrożnie narzucił na nią kurtkę. Następnie Mateusz zaprosił Urszulę do kawiarni. Podczas luźnej rozmowy Urszula dowiedziała się, że Mateusz mieszka tutaj, w mieszkaniu, które odziedziczył po babci. Mateusz pracuje w warsztacie samochodowym, uwielbia swoją pracę i bardzo ją lubi. Dobrze zarabia, nie jest żonaty i nigdy nie był. Były oczywiście związki, ale teraz jest wolny. Urszula opowiedziała o sobie, że też mieszka sama, pracuje i też kocha swoją pracę. Bardzo chciała się uczyć, aby móc wykorzystać swoje umiejętności, gdy będzie już wykwalifikowana. Czas płynął szybko, a na zewnątrz robiło się ciemno. Wtedy Mateusz nagle powiedział chytrze, mrużąc oczy. Chciałabyś zobaczyć coś ekstrawaganckiego? Urszula była zaskoczona. Co takiego? Jedziemy! Mateusz wezwał taksówkę, wziął dziewczynę za rękę i zaprowadził do samochodu. Podał kierowcy adres, o którym Urszula nic nie wiedziała. To osiedle, niedaleko obwodnicy i wyjazdu z miasta. Co tam może być ciekawego? Urszula miała kilka niepokojących myśli, ale w razie czego mógł po prostu zostać w taksówce i szybko wrócić do domu. Taksówka podrzuciła parę na początkowy przystanek autobusowy, były tam bloki mieszkalne i Urszula zauważyła tam skupisko ludzi. Ale nie byli to byle jacy ludzie. Mateusz wysiadł z taksówki, otworzył drzwi Urszuli i podał jej rękę. Biorąc dziewczynę pod ramię, poprowadził ją prosto w stronę tłumu. Im bardziej dziewczyna się zbliżała, tym bardziej interesowało ją to, co się tam dzieje. Ryk silnika, entuzjastyczne okrzyki. Zanim jeszcze dotarła na miejsce, Urszula zorientowała się, że to spotkanie motocyklistów. To motocykliści. Dziewczyna była zaskoczona. Chodź, jedziemy, zawołał do niej Mateusz. Podszedł i przywitał się ze wszystkimi. Każdy z uczestników uścisnął dłoń chłopaka i przytulił go. Mateusz! Super! Krzyknął ktoś. Chodźmy! Szepnął do Urszuli. Dziewczyna szła za nim oniemiała. Mateusz podszedł do motocykla i powiedział do niej. Patrz, to mój. Jedziemy, to nocna przejażdżka. Mateusz, umiesz jeździć? Urszula rzeczywiście była tym bardzo zaskoczona, ale na tyle, że Mateusz podał jej kask, sam wciągając na siebie kurtkę. Urszula poprawiła nieco kask. Dziewczyna była ubrana całkiem wygodnie. Dżinsy, wygodne buty. Czemu nie? Tak? Uśmiechnęła się. Taka przygoda jeszcze nigdy jej się nie przytrafiła. Idę w środku kolumny, wyjaśnił Mateusz. Idziemy równo, nikt się nie wychyla. Ten odcinek drogi jest teraz prawie pusty, ale kierowcy zwykle nas przepuszczają. Jedziemy autostradą, potem na ringu skręcamy w kwadrat ulic w mieście. Stamtąd zjeżdżamy na ulicę Zwycięstwa i wracamy tutaj. Urszula słuchała tego wszystkiego, ale z natłoku emocji nie bardzo rozumiała. Co powinnam zrobić? Zapytała roztargnionym głosem. Trzymaj się mocno, uśmiechnął się Mateusz. Nagle padła komenda. Wszyscy motocykliści wsiedli na swoje motocykle i zaczęli porządkować konie. Urszula pospiesznie założyła kask.
Mateusz pomógł jej go zapiąć, po czym sam założył kask, siadając na motocykl. Urszula usiadła za Mateuszem i objęła go mocno ramionami. I zaczęła się przygoda. Konwój jechał dość szybko, ale nie forsownie. Kierowcy przejeżdżali i trąbili na konwój. Motocykliści idący na czele podnosili rękę w geście pozdrowienia. Urszula zapierała dech w piersiach, prędkość, ciemność i jazda. Każdego przyprawiłaby o zawrót głowy. Procesja trwała około 40 minut i konwój dotarł do miejsca, z którego wyruszyli. Jeden po drugim motocykliści zatrzymywali swoje potężne, żelazne konie. Mateusz i Urszula również się zatrzymali. Mateusz sam zsiadł, pomógł zsiąść Urszuli, a następnie ostrożnie pomógł dziewczynie zdjąć kask. Jak było? Zapytał. Biorąc głęboki oddech, Urszula odpowiedziała. Nadzwyczajnie. Nogi mi się trzęsą, odpowiedziała zdezorientowana. Emocje wzięły nad nią górę. No to gratuluję. Dlaczego tego nie powiedziałaś? Zapytała dziewczyna. No, chciałam ci zrobić niespodziankę. To była niespodzianka. Często masz takie biegi? Zapytała. Dość często, szczególnie w sezonie letnim. Swoją drogą, kiedy masz wakacje? Obiecałem w lipcu, że planujemy dotrzeć do stolicy latem, więc jedziemy na wakacje, żeby więcej ludzi mogło pojechać. Jesteście ryzykantami? Odpowiedziała Urszula. Późnym wieczorem Mateusz odwiózł Urszulę do domu na rowerze. Ten wieczór pozostawił w dziewczynie nieopisane emocje. Urszula nigdy nie dotknęła tej sfery życia, ale nawet się nią nie interesowała. A ta przygoda była bardzo ekscytująca DLA jej duszy. Wieczorem przed pójściem spać Urszula przypomniała sobie te niewysłowione emocje prędkości. W nocnym mieście była cała kolumna motocyklistów, a ona, jako ich część, zapadła w sen i spała tak do rana. Rano Urszula zaparzyła kawę w turbinie. Nie uznawała kawy rozpuszczalnej i wzięła telefon, który od wieczora leżał w jej plecaku. Odblokowując telefon Urszula, była mile zaskoczona, widząc wiadomość. Otworzyła wiadomość. Dzień dobry, piękna towarzyszko samotnego rowerzysty, napisał Mateusz. Urszula uśmiechnęła się mimowolnie i odpisała motocykliście. Dzień dobry i miłego dnia. Dziewczyna nalała kawy do kubka, pokroiła ser i pomidora na kanapkę, upiekła dwa tosty i zasiadła do jedzenia śniadania. Telefon znów piknął. Urszula otworzyła nową wiadomość. Mateusz napisał. Aby ten dzień był piękny. Musimy się tylko spotkać. Urszula pospiesznie odpisała. Po obiedzie i do wieczora jestem wolna jak wiatr. Przyjadę po ciebie o trzeciej. Odparł lakonicznie Mateusz. Urszula ucieszyła się. Było w tym facecie coś pociągającego i tajemniczego. Doświadczywszy adrenaliny związanej z nocnym speedem poprzedniego wieczoru, dziewczyna w głębi duszy chciała to powtórzyć. Czas do obiadu zleciał szybko i Urszula miała już wychodzić. Mateusz ponownie podjechał na podjazd, ostrożnie, punktualnie. Dziewczyny tym razem od razu wsiadły na swojego żelaznego konia. Widząc Urszulę, pośpiesznie zdjął kask i uśmiechając się szeroko, przywitał się z nią. Pięknie wyglądasz. Gotowa? Dziękuję za komplement, odparła Urszula. Chyba jestem gotowa. Po dzisiejszym wieczorze najwyraźniej jestem gotowa na wszystko. Mateusz założył i pomógł Urszuli zapiąć kask. Wsiadła na motocykl i ruszyli. Po ominięciu miasta Mateusz skręcił na autostradę. Po krótkiej jeździe skręcił w wiejską drogę. Następnie dojechał do wiejskiego jeziora. Mateusz zatrzymał motocykl. Urszula ostrożnie zeszła na ziemię. Mateusz zapiął kask swój i Urszuli, rozejrzał się i wyprowadził dziewczynę na brzeg. Był jeszcze maj i oczywiście sezon kąpielowy nie był jeszcze otwarty, woda jeszcze się nie nagrzała. Ale miejsce było cudowne, ciche i piękne. Tafla wody ledwo lśniła w lekkiej bryzie. Drzewa dawały świeże, niedawno rozkwitłe zielone liście. Ptaki śpiewały z dala od hałasu i zgiełku miasta. Było tu jak w bajce. Uwielbiam to miejsce, powiedział Mateusz. Chodź, pokażę ci. Wziął Urszulę za rękę i poprowadził dalej. Jezioro było całkiem spore. Idąc nieco dalej od brzegu, do miejsca, gdzie kończyła się piaszczysta plaża, Mateusz powiedział – spójrz tam! I wskazał ręką tuż za drzewami, które obramowywały linię plaży i wyznaczały ją od polnej skarpy do wody w tym miejscu. Jezioro całkowicie się zmniejszyło, a dalej za drzewami było jakby nowe wielkie jezioro. – O mój Boże! – wykrzyknęła Urszula. – To są łabędzie. Są tu już od 3 lat. W mieście nie widuje się szlachetnych ptaków. Są piękne.
Urszula była zahipnotyzowana tymi pięknymi białymi ptakami i nie mogła oderwać od nich wzroku. Pewnego dnia odkryliśmy je przypadkiem i teraz czasami je odwiedzamy. Znowu udało ci się mnie zaskoczyć, powiedziała Urszula, patrząc w oczy Mateusza. Cieszę się, że mi się udało. Cicho odpowiedział i pocałował dziewczynę. Urszula odpowiedziała na pocałunek. To było bardzo romantyczne. Ciche jezioro, ich dwoje, lekki wietrzyk, tafla wody i łabędzie. Po spędzeniu jeszcze trochę czasu w tym pięknym zakątku natury, młodzi ludzie udali się w drogę powrotną. Mateusz ponownie starannie zapiął kask dziewczyny, po czym założył swój i pojechali z powrotem do miasta. Od tego dnia zaczął się ich romans. Spędzili razem dzień aż do wieczora. Dużo spacerowali, chodzili do kawiarni, siedzieli w parku i rozmawiali o wszystkim i o niczym. Pod wieczór Mateusz przyprowadził Urszulę do swojego domu i zapytał: do której jutro pracujesz? To do zobaczenia. Pracuję do 6, ale muszę jeszcze podróżować. W domu jestem przed 7. Jeśli przyjdę o 8, co ty na to? Nie mam nic przeciwko, odpowiedziała dziewczyna. Mateusz przyciągnął ją do siebie i pocałował na pożegnanie. Kiedy w poniedziałek Urszula poszła do pracy, sama nie mogła zrozumieć, jak to się stało. W piątek wyszła wcześniej z biura, żeby spotkać się z koleżanką, bo nie miała z kim spędzić wieczoru. A już w poniedziałek z niecierpliwością wyczekuje końca dnia pracy, by każdego wieczoru znów się z nim spotkać. Urszula spotykała się z Mateuszem rano, szła do pracy i znów czekała na wieczór. Młodzi spędzali razem także weekendy. Po 3 tygodniach Mateusz zaprosił Urszulę do siebie na romantyczną kolację. Tej nocy Urszula została z Mateuszem. Nadeszło lato, pogoda była ciepła, a Urszula cieszyła się związkiem z Mateuszem. Zaskakujące, że tych dwoje jest tak różnych, a jednak było tak, jakby znali się od lat. Urszula zdążyła już poznać klub motocyklistów, do którego należał Mateusz. Wszyscy odnosili się do niej z szacunkiem. Nie był to duży, ale bardzo przyjazny klub. W klubie tym istniał niewypowiedziany statut. Członkowie klubu mieli nie odmawiać sobie nawzajem pomocy, jeśli mogli pomóc szanować rodziny członków klubu. Szacunek DLA rodziców, honor i uczciwość wobec wszystkich członków klubu i ich rodzin. Wartości rodzinne były szczególnie mile widziane przez liderów klubu, więc nie tylko sami motocykliści, ale także ich żony brały udział w biegach i podróżach międzymiastowych. Organizowali wypady na wieś, na które zabierali swoje dzieci. Klub był niemal jak wielka rodzina, w której można było pomóc, ale i skarcić. Każdy z członków cenił sobie uczestnictwo w klubie i przestrzegał niewypowiedzianych zasad. Urszula czuła się swobodnie i komfortowo w tym towarzystwie. Wkrótce klub zaczął dyskutować o wycieczce do stolicy. Podróż nie była łatwa, wymagała postojów. Liderzy sporządzili listę chętnych i ustalili termin urlopu w pracy. Wszyscy, którzy chcieli jechać, zostali zabrani w tym dniu. Jesteś ze mną? Zapytała Mateusza Urszula. Oczywiście, odpowiedziała. Będzie ciężko, ostrzegam, ale niczego nie pożałujesz. Mateusz przytulił ją delikatnie, a ona wtuliła się w swojego mężczyznę. W pracy Urszula poprosiła dyrektora Tadeusza, aby na jakiś czas przełożył jej urlop. Urszula, zmieniłaś się ostatnio? Wychodzisz za mąż? Zapytał dyrektor. Urszula tylko uśmiechnęła się enigmatycznie do Tadeusza. To co? Umawiamy się na urlop? Dział HR chce, żebyś coś załatwiła. Dobrze, zgodzi się oczywiście, ale wiedz, że jeśli pójdziesz na urlop macierzyński... Mężczyzna zawahał się. Nie pozwolę ci odejść. I uśmiechnął się do pracownicy. Urszula roześmiała się. Dziękuję, Tadeuszu. To było cudowne lato. Nie było upałów. Noce bywały chłodne i deszczowe. Cudowna pogoda. Przyjemne zmiany w moim życiu osobistym, zbliżające się wakacje. Cóż może być wspanialszego? Oczywiście wycieczka do stolicy. Zupełnie nie wiem, co ze sobą zabrać, mówi Urszula Mateusz. Minimum rzeczy to mały plecak. Jemy w kawiarniach. Bracia znają już dokładną trasę i wiedzą, gdzie co jest. W stolicy mamy zarezerwowany tani hotel. Wiele osób podróżuje z żonami, więc zdecydowaliśmy się na taki wyjazd. Podróżowaliście już w ten sposób? Zapytała Urszula. To pierwsza taka podróż naszego klubu. Ale ogólnie nie jest to nic nowego DLA motocyklistów. Martwisz się? Mateusz delikatnie przytulił Urszulę. No, trochę jest, odpowiedziała. Wszystko będzie dobrze. Urszula zadzwoniła do rodziców i powiedziała im krótko, że poznała młodego mężczyznę. Rodzice cieszyli się szczęściem córki, ale że raczej nie przyjedzie na wakacje. Byli zdenerwowani.
Mamo, pojedziemy z Mateuszem do stolicy, powiedziała Urszula. Zastrzegła jednak, że nie jadą pociągiem. No córeczko, to oczywiście młoda rzecz, ale znajdziesz czas, żeby nas odwiedzić po stolicy. Postaram się, odpowiedziała Urszula, kończąc ostatnie obowiązki. Urszula uporządkowała biurko i włożyła wszystkie dokumenty do teczek. Odłożyła je na półkę, wyłączyła komputer i wyszła z biura, oddychając wakacjami. Do wyjazdu zostało jeszcze kilka dni, a Urszula wykonała kilka prac domowych. Codziennie widywali się z Mateuszem. Czasami zostawali u siebie na noc. W przeddzień wyjazdu postanowili zatrzymać się u niego, bo do miejsca zbiórki było niedaleko i mogli ruszyć w drogę. Całe towarzystwo spotkało się dokładnie o czasie. Jeszcze raz omówiliśmy drogę i zasadę podróży. Postoje sanitarne na tankowanie i jedzenie. Wszyscy życzyli sobie dobrej podróży. Wsiedliśmy na żelazne konie i powoli, ustawieni w kolumnę, ruszyliśmy w drogę. Krajobrazy i miasta zmieniały się nawzajem. Kawiarnie wybieraliśmy według opinii doświadczonych podróżników. Zatrucia i inne wypadki na drodze są niedopuszczalne. Wszyscy podróżowali wyraźnie i zgodnie z harmonogramem. W nocy dotarliśmy na pierwszy parking przy hostelu, znajdując parking DLA, całej alei i motocykli. Grupa zadomowiła się. Długo oczekiwana przerwa dała towarzystwu odpocząć na rozmowy i dyskusje o już przebytej i dalszej trasie wszyscy zasnęli. Sen był zdrowy. Rano po śniadaniu kolumna ponownie wyruszyła w drogę. Tak dotarliśmy do stolicy, przejechawszy się jej ulicami. Postanowiliśmy odwiedzić Plac Czerwony i Wróblowe Wzgórza. Urszula, wiesz, jest takie przekonanie, że jeśli na zerowym kilometrze wypowiesz życzenie i wrzucisz monetę przez lewe ramię, to ono się spełni, powiedział Mateusz do ukochanej podczas spaceru po Placu Czerwonym. Tak, słyszałam o tym, odpowiedziała Urszula. Chciałabym. Urszula, wyjdź za mnie. Urszula zamarła. Mateusz, to trochę nagle, powiedziała. Rozumiem, to chyba wymaga czasu. A tak przy okazji, chciałabyś, żebym poznał twoich rodziców? Urszula roześmiała się. Chętnie, ale na pewno dasz odpowiedź na moją propozycję. Mateusz wziął dziewczynę za rękę i kontynuowali spacer. Ekipa spędziła w stolicy 2 dni, po czym udała się w drogę powrotną do domu. Po powrocie Mateusz od razu zaproponował Urszuli wspólne zamieszkanie. Po krótkim namyśle Urszula zgodziła się. Mateusz również mieszkał w małej kawalerce, ale w innej części miasta. Dojazd do pracy Urszuli był w zasadzie taki sam. Młodzi zdecydowali więc, że Urszula zamieszka z Mateuszem. Najpierw jednak postanowili odwiedzić rodziców Urszuli na wsi. Urszula namówiła ich na podróż pociągiem, aby nie szokować rodziców motocyklem. Mateusz się zgodził. Poza tym niedawna podróż do stolicy nie należała do łatwych, a odpoczynek w drodze, patrząc tylko na zmieniające się za oknem krajobrazy, był bardzo atrakcyjnym pomysłem. Urszula zarezerwowała bilety DLA obojga, uprzedziła matkę, że przyjeżdża z chłopakiem na 2 dni. A ona i Mateusz zaczęli spekulować na temat dalszych planów. Pociąg odjeżdżał wcześnie rano. Mateusz zarezerwował wcześniej taksówkę. Znów spali w jego mieszkaniu. Walizki były spakowane i stały na progu. W nocy, prawie nad ranem, budzik obudził parę i wyruszyli w nową podróż. Urszula postawiła przekąski na stoliku w przedziale. Mateusz poszedł po wrzątek na herbatę. Ku uciesze pary byli tylko we dwoje. W przedziale nie było żadnych sąsiadów. Po śniadaniu, z uwagi na wczesną porę, Urszula zasnęła czytając książkę. Mateusz kontemplował widoki za oknem i myślał o czymś swoim. Podróż pociągiem minęła szybko. Wysiedli na stacji i pojechali autobusem do rodziców Urszuli. Bogdan i Małgorzata przywitali się z dziećmi serdecznie. Mateusz zadawał ojcu Urszuli pytania dotyczące gospodarstwa domowego. Ten chętnie odpowiadał i pokazywał swój dobytek. Kobiety nakrywały do stołu i wkrótce wszyscy jedli. Powietrze jest takie czyste, powiedział Mateusz. Urszula, a gdybyśmy tak rzucili wszystko i przeprowadzili się tutaj? Uśmiechając się, Mateusz powiedział do dziewczyny. No tak, oczywiście. A praca? Poszłabyś do sklepu? Jako ładowacz? Urszula roześmiała się. Ładowacz. Mój znajomy pracuje tam od lat. Nie chce ustąpić miejsca. Odpowiedział wesoło Bogdan. Cóż, Mateusz, to nie przeznaczenie. Ty i ja będziemy musieli oddychać gazowym powietrzem w mieście, odpowiedziała Urszula. Najważniejsze to być blisko, odparł łagodnie. Na to zdanie Małgorzata spojrzała pytająco na Urszulę. Mamo, postanowiliśmy z Mateuszem zamieszkać razem.
Urszula odpowiedziała na spojrzenie mamy. No, nie tylko zamieszkać. Oświadczyłem się twojej córce, ale ona jeszcze się zastanawia. A skoro już się tu zebraliśmy, to oficjalnie. Na to zdanie Mateusz padł na kolana. Proszę o rękę twojej córki. Urszula, nie spodziewałem się tego, mamo, ale oczywiście jesteśmy rodzicami. Ale decyzja należy do Urszuli, powiedział ojciec i spojrzał na córkę. Zgadzam się, odpowiedziała Urszula. Z wycieczką do stolic. Cały czas myślała o propozycji Mateusza i podjęła decyzję. Oboje dobrze się ze sobą czuli. Byli dorośli, rozumieli się. Urszula uznała, że być może to jest jej przeznaczenie. A twoi rodzice? Mateusz? Co z nimi? Zapytała młodego mężczyznę Małgorzata. Urszula na chwilę spuściła oczy. Nie zdążyła powiedzieć o tym mamie. Mama odeszła, jak miałam 20 lat, a ojciec wyjechał gdzieś do krewnych. Jak miałam jakieś 10 lat. Od tamtej pory niewiele o nim wiem. Och, przykro mi, synu, powiedziała Małgorzata. Nic się nie stało. Ale teraz mam Urszulę i ciebie, odpowiedział Mateusz. To ostatecznie zdenerwowało rodziców dziewczyny. Dwa dni minęły szybko i młoda para z błogosławieństwem rodziców udała się w drogę powrotną. Koniec wakacji upłynął na przeprowadzce. Urszula nie spieszyła się z pakowaniem. Mateusz pomagał przy przeprowadzce. W mieszkaniu Mateusza Urszula zaproponowała małe przemeblowanie. Chłopak z radością się zgodził. Zamieszkali razem. Lato trwało, pogoda była cudowna, a życie młodych ludzi pięknie się zmieniało. Wakacje mają to do siebie, że szybko się kończą i czas iść do pracy. I jeśli Mateusz miał mniej lub bardziej wolny grafik w pracy, to mógł tam być przed 10:00. Ale Urszula miała ścisły grafik i kolejny poniedziałkowy poranek. Budzik bezlitośnie oznajmiał młodej kobiecie, że czas wejść w reżim. Praca nakręcała ich czas, biegnąc jeszcze szybciej. Pewnego dnia w środku tygodnia Urszula uprzedziła Mateusza, że się spóźni. Chciała spotkać się ze swoją przyjaciółką Martyną. Dawno się nie widziały, a taka zmiana jak mogła nie podzielić się nowiną. Urszula zbliżała się do swojej ulubionej kawiarni, gdy Martyna zamówiła cappuccino z syropem i czarną porzeczką DLA dwojga. Witaj, moja droga. Pozdrawiam, Martyna Urszula. Zamówiłam już wszystko. Czekam na ciebie. Pospiesz się i opowiedz mi. Urszula opowiedziała Martynie o zmianach w swoim życiu, o Mateuszu, o podróży do stolicy i o spotkaniu z rodzicami. Wow, wyjechałaś na wakacje. Martyna była zaskoczona. Bardzo cieszyła się szczęściem przyjaciółki. Sama Martyna radziła sobie bardzo dobrze i nic szczególnego się nie działo. Mieszkała ze swoim chłopakiem Dawidem. Zamierzali zalegalizować swój związek, co również bardzo ucieszyło Urszulę. Jak zawsze ostatnio, Urszula wróciła do domu w świetnym humorze. Wiedząc, że jego bratnia dusza wyjdzie wieczorem na spotkanie z przyjaciółką. Mateusz został do późna w pracy, kończąc jakieś obowiązki. Urszula, mam do ciebie poważne pytanie. Zaczął Mateusz przy wieczornej herbacie. Mów, odpowiedziała Urszula. A jeśli weźmiemy ślub jesienią we wrześniu? Ale ja nie wiem. Nawet jeszcze o tym nie myślałam. I jest jeszcze jedna rzecz, którą chciałbym ci zaproponować. Pobierzemy się, będziemy rodziną i powinniśmy się powiększyć. Życie jako rodzina w jednopokojowym mieszkaniu robi się trochę ciasne. Co jeśli sprzedamy nasze dwa mieszkania i spróbujemy kupić dwupokojowe? Wow, co za plany! Ale zgadzam się z tobą. Sam o tym myślałem, że nie zaszkodziłoby zmienić mieszkanie na większe. Lato przeleciało szybko, ale dało wszystkim niezapomniane emocje, spacery, kąpiele w jeziorze, nocne jazdy po mieście na wysokich obrotach, spotkania ze znajomymi. I ten piękny sezon dobiegał końca. Młoda para ustaliła datę ślubu na początek września. Mateusz i Urszula postanowili nie organizować hucznego wesela. Zwykła ceremonia zaślubin. Zaprosili fotografa. Następnie postanowili odwiedzić swoich rodziców. Otrzymali serdeczne gratulacje od chłopaków, członków klubu motocyklowego. Tak Urszula i Mateusz rozpoczęli swoje małżeńskie życie. Już zimą para zaczęła rozglądać się za dużym mieszkaniem. Rozważali mieszkania dwu- i trzypokojowe. Kilka mieszkań wpadło im w oko i zaczęli sprzedawać swoje kawalerki. Najpierw sprzedali mieszkanie Urszuli, bo i tak mieszkali w mieszkaniu Mateusza. Zrobiło się jednak jeszcze ciaśniej, bo musieli przenieść tu część rzeczy i mebli. Następnie para zaciągnęła kredyt hipoteczny i rozpoczęła wielką przeprowadzkę do dużego, przestronnego, dwupokojowego mieszkania. Z miłością i obawą układali meble,
tworzyli przytulność z różnych drobiazgów, czy to nowej kratki na kanapie, czy pięknego pamiątkowego wazonu. Następnie mieszkanie Mateusza zostało wystawione na sprzedaż. Mieszkanie udało się sprzedać dopiero wiosną. Para zainwestowała również uzyskane środki w spłatę kredytu. Pozostały dług był bardzo niewielki. Miesięczne raty nie obciążały rodzinnego budżetu. Życie nieco się uspokoiło. Zimą klub motocyklistów nie organizował już zlotów. Jedynie czasami chłopaki spotykali się, aby podtrzymać przyjacielskie więzi. Minęły święta noworoczne, skończyła się zima i przyszła wiosna. Praca Urszuli szła pełną parą. Firma podpisała wiele nowych kontraktów i wiosną praca ruszyła pełną parą. Często zostawała w pracy wieczorami. Mateusz, aby nie siedzieć sam w domu, zaczął aktywnie uczestniczyć we wszystkich spotkaniach klubu. Wraz z nadejściem wiosny klub stał się dużo bardziej aktywny. Urszuli zawsze odpowiadało, że Mateusz uczestniczy w tych spotkaniach. Znała wszystkich chłopaków osobiście, a z liderem grupy, Jakubem, czasem nawet do siebie dzwonili. Pewnego wieczoru Mateusz znów wrócił do domu dość późno, odsyłając do pracy. Ale Urszula wyczuła delikatny zapach kobiecych perfum. Cóż, może klient był kobietą? Pomyślała. Zbliżał się kolejny majowy bieg. Urszula podekscytowana zapytała Mateusza, kiedy się odbędzie. Słuchaj, a nie mówiłem. W tym roku jedziemy w czysto męskim gronie, odpowiedział żonie Mateusz. No i proszę, a ja tak bardzo marzyłam. Dlaczego tak zdecydowałeś? Urszula była zdenerwowana. No właśnie nie wiem. Większość tak zdecydowała. Zastanowię się nad tym. Może sam nie pójdę, odparł mężczyzna. Chodź, idź. To DLA ciebie ważna tradycja, prawda? Odpowiedziała żona Mateusza. Dobrze, zastanowię się, powiedział Mateusz i uśmiechnął się do żony. Dwa tygodnie później Urszula przypadkowo spotkała na ulicy Jakuba, lidera klubu motocyklowego. Urszula, dobrze cię widzieć, powiedział mężczyzna i objął kobietę ramieniem. Cześć Jakub, jak leci? Sezon otwarty? Tak, a Mateusz nie powiedział, wszystko jak zwykle. Szkoda, że cię nie było, odpowiedział Jakub. Urszula potrząsnęła lekko głową w zakłopotaniu. Czyli zdecydowałaś się tylko na męskie towarzystwo? Nie zdawałam sobie sprawy z męskiego towarzystwa, ale Mateusz mówił, że Maj w tym roku biegnie wyłącznie w męskim towarzystwie. Odpowiedziała Urszula i spojrzała uważnie na Jakuba. Nie, coś mu się pomieszało. Większość była z żonami. Wszyscy jak zawsze. Nie wiem nawet, Urszulo, co powiedzieć. Wymieniliśmy jeszcze kilka zdań. Każdy zajął się swoimi sprawami. Urszula myślała o tej rozmowie. Nie opuszczało jej to aż do wieczora. A już w domu kobieta zapytała męża jakby mimochodem. Mateusz, nie byłeś na majowym wyścigu? Ten wyraźnie się spiął, pomyślał kilka sekund i odpowiedział. Dlaczego pytasz? O co tyle hałasu z tym pytaniem? Po prostu spotkałem dzisiaj Jakuba i powiedział. Jakub, no, sprawa jest jasna. Czy ty za moimi plecami robisz coś z Jakubem? No jasne, jest rozwiedziony od 3 lat. Jest singlem. Nagle Mateusz przeszedł do tyrady. Mateusz, przestań. Przerwij ten dziwny strumień świadomości Urszuli. O czym ty mówisz? Pytałam tylko o przebieg. Sama powiedziałaś, że zdecydowałaś się być w męskim gronie. Ale Jakub? Ale Jakub co? Że Urszula się w tobie podkochuje. Tak, byłam w biegu. Tak, chciałam być tym razem sama. I ci powiedziałam, więc nie mam prawa nie dzielić się z tobą moją pasją. Mateusz, mogłeś powiedzieć to wprost. Zrozumiałabym i nie zadawałabym ci więcej pytań. Dlaczego mnie okłamałeś? Nie rozumiem. Nie kłamałem. Po prostu chciałem być tam sam, bez ciebie, Urszulo. Z tym zdaniem Mateusz wyszedł z kuchni. Poszedł do sypialni, zamykając za sobą drzwi, usiadł przy komputerze i założył słuchawki, puszczając głośno muzykę. Urszula nadal siedziała w kuchni i rozmyślała. Co się u licha dzieje? Co się do cholery dzieje? W sumie niby nic krytycznego, ale mąż chciał pobyć we własnym towarzystwie bez żony, to nic wielkiego. Ale wszystkie inne małe dzwonki sumowały się w bardzo zły dzwonek. Urszula postanowiła nie rąbać z ramienia i dalej obserwować, oskarżać mężczyznę o różne rzeczy i obrażać. I łatwo stracić jego zaufanie. A jeśli to wszystko jest śmiesznym zbiegiem okoliczności, to nie, pomyślała Urszula. Trzeba poczekać i obserwować dalej. Nadeszło lato. Pewnego dnia, pod koniec dnia pracy, Urszula zadzwoniła do Martyny i przyjaciółki postanowiły spotkać się ponownie. Urszula zadzwoniła do męża, żeby uprzedzić, że się spóźni, ale Mateusz nie odbierał telefonu. No cóż,
Oddzwoni, pomyślała Urszula i wsiadła do taksówki, która wiozła ją do kawiarni. Martyna jak zwykle czekała już na przyjaciółkę. Po złożeniu zamówienia zaczęły dzielić się nowinami. Dawid i ja będziemy mieli dziecko, powiedziała Martyna. Martyna, gratulacje. To bardzo ekscytujące, odpowiedziała Urszula. Martyna opowiedziała o innych nowościach. Urszula słuchała z uwagą, bo coś przykuło jej uwagę. Urszula gorączkowo szukała i zobaczyła Mateusza w innym kącie sali. Nie był sam, ale z kobietą. Urszula zmrużyła oczy, co wyrwało Martynę z osłupienia. Co tam jest? Jej przyjaciółka spojrzała w tym samym kierunku. Martyna, to Mateusz. Gdzie i kto z nim jest? Martyna zakryła usta dłonią ze zdziwienia. Henryka. Urszula odpowiedziała cicho. Tak, rzeczywiście, to był nikt inny jak mąż Urszuli i Henryka, dyspozytorka z jego serwisu samochodowego. Urszula była kilka razy w pracy męża i trochę znała Henrykę. Wpadniesz do nas? Zapytała Martyna. Urszula zawahała się. Jeszcze nie, ale wyjęła telefon i zrobiła kilka zdjęć. W tym czasie Mateusz i Henryka prowadzili ważną rozmowę. Myślisz, że powinniśmy się już rozwieść? Powiedziała kochanka do swojego męża. Henryko, oczywiście, że tak, ale są pewne okoliczności, zrozum. Jakie? Mówiłeś, że masz jej dość, że mnie kochasz i co się stało? Mamy przynajmniej wspólne mieszkanie, odparł Mateusz. No, tym się nie przejmuj, szepnęła Henryka. Mam znajomego. On ma znajomego, który jest pośrednikiem w handlu nieruchomościami, a on, wiesz jak zapłacisz, to zrobi wszystko. Mateusz ożywił się. Znów podział mieszkania, kupno małej kawalerki, podział długów, to wszystko obciąża jego ciekawą ofertę. Ale zostawić Urszulę zupełnie na ulicy to nie wiem. Och, ale ty też się nad nią litujesz. Daj spokój. A co ze mną? Mateusz, jesteśmy razem od dawna. Nie rozumiem, dlaczego się z nią ożeniłeś. Henryka, nie zaczynaj. Jakoś to rozwiążemy. Od tego dnia Mateusz rozmyślał. Urszula z dnia na dzień irytowała go coraz bardziej. Nie rozumiał dlaczego. Przecież wszystko zaczęło się dobrze. Urszula wróciła do domu zdenerwowana. Głowa jej pękała, a humor spadł do zera. Nie czekała nawet na męża i położyła się do łóżka. Nie chciała wchodzić w związek w takim stanie. Mateusz wrócił do domu o 12:00. Gdy Urszula już spała, poszedł spać do drugiego pokoju. Rano stan Urszuli nie poprawił się. Doszły mdłości. Urszula była rozdrażniona. Jej nastrój zmieniał się co chwilę. Co chwilę warczała na Mateusza, ale nigdy nie była w stanie zadać pytania wprost. W porze lunchu Urszulę ogarnęły niejasne wątpliwości. Otworzyła swój kobiecy kalendarz i oniemiała. Cholera, jak mogłam przegapić już 10 dni. Wzięła się w garść i natychmiast pobiegła do najbliższej apteki, gdzie kupiła 2 testy. Mateusz był tego dnia w domu, ale rano para się pokłóciła i mężczyzna usiadł przy komputerze ze słuchawkami na uszach. Urszula wróciła, a mąż nawet nie zauważył jej nieobecności ani powrotu. Urszula poszła do łazienki i zrobiła test. Test wykazał 2 jasne paski. Urszula była zdezorientowana. Odłożyła test, weszła do pokoju, w którym siedział Mateusz i spojrzała na męża. Wydawało się, że wszystko jest jak zwykle. Ale teraz Urszula już wiedziała. Spotkanie z Henryką w kawiarni, zapach cudzych perfum, jego zaniedbania składały się na bardzo nieprzyjemny obraz. Wszystko trzeba zważyć. Tu nie można działać pod wpływem emocji, pomyślała Urszula. Tydzień pracy zaczął się na nowo. Stosunki między parą bardzo się ochłodziły. Urszula myślała i nie wiedziała, do kogo powinna się zwrócić o radę, ale nagle przyszła jej do głowy myśl o Jakubie. Urszula wybrała jego numer. Jakub, cześć, możemy się spotkać? Tak, Urszula, oczywiście. A co, coś nie tak? Zapytał. Cóż, jest jedna rzecz. Dobra, powiedz, gdzie i o której, to wpadnę. Urszula zaproponowała wieczór w jednej z kawiarni w mieście. Jakub potwierdził, że przyjdzie. Dzień zleciał szybko, a po pracy Urszula pojechała spotkać się z Jakubem. Mateusz dobrze się bawił w pracy, bo Henryka była w pobliżu. Ich związek zaczął się dawno temu, jeszcze zanim Urszula ją poznała, ale od czasu do czasu przygasał. Henryka lubiła Mateusza, ale Mateusz odrzucał ją lub nie pozwalał się do siebie zbliżyć. Bawiła się z nim jak kot z myszą, ale Mateusz był dla niej bardzo obcy. Mateusz i jego związek z Urszulą zaczął się z zemsty na Henryce. Kiedy załatwisz mi pośrednika? Henryka dotrzymywała mu kroku. Henryka, poczekaj. Musimy to przemyśleć. Musimy to jak najlepiej wykorzystać.
Urszula pospieszyła na spotkanie z Jakubem. Jako lider ruchu motocyklistów był rozsądny i bardzo inteligentny. To on kiedyś założył i skupił miłośników żelaznych koni w tym mieście. On też napisał kodeks honorowy ich klubu, do którego wszyscy się stosowali. Klub naprawdę stał się drugą rodziną DLA wielu członków pod względem relacji, wzajemnej pomocy i wsparcia. Każdy członek cenił sobie członkostwo w tej rodzinie. Urszula, jak ty pięknie wyglądasz. Jakub wstał od stołu, witając się z kobietą. Dziękuję, Jakub, to przyjemność, odpowiedziała. Jeszcze nic nie zamówiłam. Nie znam twoich preferencji, ale odłożyłem menu na później. Co by pan sobie życzył? Jestem z pracy, może duże cappuccino i Cezara z kurczakiem, odpowiedziała kobieta, przeglądając menu i serniki z syropem wiśniowym. Świetnie! Jakub przywołał kelnera i złożył zamówienie na dwie osoby. Gdy kelner odszedł, Urszula rozpoczęła swoją ważną i trudną rozmowę. Romku, chciałam wyjaśnić kilka spraw. Nie wiem, co się dzieje, ale Mateusz jest ostatnio bardzo dziwny. Ale pamiętam naszą rozmowę. Urszula. Naprawdę nie wiem, dlaczego tak powiedział. Zasady w naszym klubie nie zmieniły się i nigdy się nie zmienią. Nasz klub, nasz ruch to rodzina, a żony, siostry, dzieci są tu zawsze mile widziane. Myślę, że Mateusz mnie zdradza. Urszula nie chciała rozmawiać o tym z nikim innym, ale to zdanie wyszło z jej ust. Jakub zaczął się niepokoić. Jesteś pewna? W tym czasie kelner przyniósł już zamówienie i zaczął stawiać danie z tacy na stole. Gdy wyszedł, Urszula kontynuowała. Już wcześniej były takie telefony, a ostatnio widziałam go w kawiarni z dyspozytorką z ich serwisu samochodowego. Henryka? Jakub był zaskoczony. Oczy Urszuli rozszerzyły się mimowolnie i na chwilę zamarła. Znasz ją? Tak? Urszula. Teraz ja postaram się opowiedzieć, skoro już o tym mowa. Znam Henrykę od bardzo dawna. Mateusz umawiał się z nią na długo przed tobą i przyprowadził ją do klubu. Ale ona ogólnie jest bestią. W pewnym momencie zobaczyłem, jak otwarcie podrywa innego faceta, a on nie wiedział, jak się bronić. Poprosiłem go więc, by albo poważnie porozmawiał ze swoją kobietą, albo nie przyprowadzał jej więcej do klubu. Pokłócili się i chyba zerwali. Potem dowiedziałem się, że wrócili do siebie. Ale nie obchodzi mnie to. Henryka nigdy więcej nie pojawiła się w klubie, a to, co jest w domu, to prywatna sprawa. Jeśli potrzebujesz pomocy, pomożemy ci. Ale do łóżka nie wejdziemy. Urszula skinęła głową. Jakub kontynuował. Potem znów był sam. Aż pewnego dnia przyprowadziłem cię do klubu. Byłem bardzo zadowolony. Widziałem, że jesteś porządną dziewczyną, a wasze małżeństwo było szczerze szczęśliwe i myślałem, że Mateusz się ustatkował. A to, co mi mówisz, jest bardzo, bardzo nieprzyjemne. Ale chciałbym, żeby ta rozmowa została między nami. Rozumiesz, prawda? Urszula, oczywiście. Nie martw się. Przemyślę. Na pewno przemyślę to wszystko. Rano Urszula nie czuła się najlepiej. Mateusz zdawał się nie zauważać stanu żony, a ona nie spieszyła się, by mu o tym powiedzieć. Urszula wzięła urlop w pracy i postanowiła wyjechać na tydzień do rodziców na wieś. Pojedziemy razem? Zaproponowała mężowi. Nie, Urszulo, mam dużo pracy. Jedź sam, odpocznij, odpowiedział Mateusz. Urszula przytaknęła. Zarezerwowała sobie bilet i zaczęła się pakować. Bogdan i Małgorzata przywitali córkę bardzo ciepło, ale zastanawiali się, dlaczego przyjechała sama. Urszula wyjaśniła, że Mateusz ma dużo pracy, a ona nie chce spędzać wakacji w kamiennej dżungli. Świeże powietrze, kontakt z rodzicami, czas na przemyślenie i rozważenie wszystkiego bardzo dobrze wpłynęły na młodą kobietę. Dużo spacerowała, jadła świeże jagody i owoce. Ale coś prawie nieuchwytnego nie mogło umknąć wrażliwej Małgorzacie na temat tego, co dzieje się z kobietą w tak ważnym okresie jej życia. Ukradkiem, gdy obie kobiety były w warzywniaku, matka zapytała córkę. Urszula, nie jesteś w ciąży? Urszula zawstydziła się, spojrzała w oczy matki i wszystko zrozumiała. Wow, co za szczęście, powiedziała Małgorzata. A co z Mateuszem? Jak to się stało, że puścił cię samą? Mamo, nie chciałam o tym mówić, ale przechodzimy trudny okres w naszym związku i Mateusz jeszcze o tym nie wie. Jak mógł? Kobieta rozłożyła ręce. Urszula uchyliła się od wyjaśnień. Małgorzata ze swojej strony nie zadawała więcej pytań. Tydzień minął szybko i Urszula wracała już do domu. Nie zadzwoniła do męża. Niestety nie mogła podjąć decyzji. Pociąg szybko przejechał przez piękne letnie krajobrazy i wrócił do domu.
Mateusz nie spotkał się z żoną na dworcu. Urszula wzięła taksówkę i pojechała sama. Kiedy wysiadła przed wejściem do swojego domu, kobieta przez chwilę stała nieruchomo. Następnie weszła do środka i wezwała windę. Otworzyła drzwi własnym kluczem, ale to, co ukazało się przed nią w jej własnym mieszkaniu, przekraczało wszelkie prawa moralne. Z kuchni dochodziły głosy. Jeden należał do jej męża Mateusza, drugi był głosem kobiecym. Urszula z premedytacją głośno trzasnęła drzwiami, a głosy ucichły. Mateusz wybiegł na korytarz. Urszula, powiedział przerażony. Jego oczy były rozbiegane, a twarz pełna zdumienia. Nie ostrzegałaś mnie? Spotkałbym się z tobą. Zrobiłam ci niespodziankę, odparła kobieta i odwracając się w stronę kuchni dodała. I pewnie Della mnie też przygotowałaś niespodziankę. Urszula, nie zastanawiaj się, to Henryka. Rozmawiałyśmy o tym w pracy. Przy winie i owocach. O czym tu jeszcze rozmawiać? Mateusz, to nawet nie jest śmieszne, wtrąciła się Henryka. No i co? Człowiek już nie może pić w towarzystwie, powiedziała wychodząc z kuchni. Nikt cię nie pytał, paniusiu, i lepiej sobie idź, zanim zadzwonię na policję. Henryka spojrzała pytająco na mężczyznę. Henryka, naprawdę powinnaś już wyjść. Odparł Mateusz i zaczął popychać ją w stronę wyjścia. Henryka wyszła, ale rzuciła jeszcze ostatnie słowo ze złością. Urszula, zobaczymy, kto opuści to mieszkanie z pomocą policji czy bez. I odeszła. Jak mogłeś, Mateusz? Urszula powiedziała z goryczą do męża, w naszym własnym domu. Urszula. Ale to się zdarza. Myślałam, że chyba powinniśmy się rozwieść, ale tak to już jest. Wynoś się, powiedziała Urszula ze złością. Urszula, ale posłuchaj mnie. Wynocha! Krzyknęła kobieta i wskazała mężowi drzwi. Mateusz nigdy wcześniej nie widział tak wściekłej Urszuli i postanowił nie konfrontować się z nią teraz. Ubrał się i szybko wyszedł za Henryką. Urszula ze złością zaczęła zmiatać wszystko ze stołu do śmieci. Następnie ściągnęła pościel. Już sama myśl o mężu spędzającym noc z obcą kobietą w tym łóżku napawała Urszulę obrzydzeniem. Stres, którego doświadczyła, szybko dało sobie znać. Wieczorem Urszuli zrobiło się niedobrze, rozbolał ją brzuch i zakręciło jej się w głowie. Zadzwoniła po karetkę i pojechała do szpitala. W tym czasie Jakub spotkał się ze starym znajomym Łukaszem. On również kochał motocykle całą duszą, ale jego oficjalne stanowisko nie dawało mu pełnej woli bycia wolnym jak motocyklista na wietrze. Choć jego dusza uparcie się tego domagała. Co słychać, bracie? Jak tam służba? Zapytał Jakub Łukasza. Serwis działa. W mieście dwa przypadki transakcji z czarnoskórym pośrednikiem wyłudzonym czy to przez samotną emerytkę, czy to przez inną kobietę nie w podeszłym wieku. Jak oni się na to nabrali, nie rozumiem. Właśnie łapiemy drania. Tak, biznes. Hej, zbliża się nocny bieg. Może powinniśmy iść. To kuszące. Ale nie, nie teraz. Może jesienią. Jakub uścisnął dłoń kolegi i mężczyźni rozeszli się w swoje strony. Noc Mateusz spędził u Henryki. On oczywiście nic nie wiedział o swojej żonie. W tym czasie Urszula leżała w szpitalu. Podłączano jej kroplówki, robiono USG. Dlaczego jesteś taki nieostrożny? Powiedział młody lekarz. Termin jest taki krótki. Stres, zagrożenie. Teraz trzeba leżeć, dużo leżeć. Urszula, przełykając łzy, leżała na łóżku szpitalnego oddziału i w milczeniu przytakiwała. Nie miała pojęcia, że stres może być tak niebezpieczny dla jej dziecka. Kochanie, zapewnię ci bezpieczeństwo, tylko nie odchodź, wyszeptała cicho. Urszula spędziła w szpitalu 2 tygodnie. W tym czasie Mateusz nie zadzwonił, a kobieta zdała sobie sprawę, że to koniec ich małżeńskiego życia. Urszulę wypisano z zaleceniem, by więcej odpoczywała, chodziła na spacery i mniej się denerwowała. Wróciła do domu. Ale sądząc po otoczeniu, Mateusz tu nie mieszkał. Może wpadł, ale nie wyglądało na to, żeby tu mieszkał. Może tak było lepiej, pomyślała Urszula. Mateusz pojawił się kilka dni później. Urlop Urszuli został przedłużony kosztem jej zwolnienia lekarskiego, a ona jeszcze nie poszła do pracy. Mieszkając teraz sama, Urszula cieszyła się życiem. Spacerowała, odpoczywała, jadła dużo owoców. Był już na nie sezon. Mateusz otworzył drzwi kluczem i bardzo się zdziwił, że żona jest w domu. Nie jesteś w pracy? Mateusz był zdezorientowany. Urszula widziała jego zmieszanie. Nie, odpowiedziała krótko.
No cóż, może tak będzie najlepiej, powiedział Mateusz. Urszula, musimy porozmawiać. Mam nadzieję, że nie masz dzisiaj cheerleaderki? Urszula zapytała z uniesioną brwią. Nie przesadzaj, Urszula, to się zdarza, zrozum. Chcę rozwodu. Mruknął mężczyzna i chciał dodać coś jeszcze. Tak, chcesz. Nagle Urszula odpowiedziała zupełnie spokojnym tonem. Czy ja się zgadzam? Zgodzić się na co? Mateusz zawahał się. Był gotowy na wszystko, tylko nie na to. Oczywiście, teraz możesz się spakować i wyjść. Po prostu nie chce mi się. A jak się ostatnio nauczyłam, o wiele wygodniej czuję się sama. Urszula powiedziała zupełnie obojętnym tonem. Pakuj swoje rzeczy. Właściwie to myślałam o zatrzymaniu tego mieszkania DLA siebie. A ty? No cóż, wynajmiesz je tam. Nie wiem. Mateusz próbował zabrać głos. Nie, chcesz się rozwieść? Ty idź. To mieszkanie jest nam bardziej potrzebne. Ze wszystkich zdań wypowiedzianych do żony, Mateusz wciąż nie potrafił wyłowić tego głównego. Kto to jest DLA ciebie? Masz już kochanka? Nie spodziewałem się tego po tobie. W naszej rodzinie nie ma cudzołóstwa. Tu Urszula zrobiła pauzę. A może powinnam powiedzieć byłej rodzinie? W każdym razie to twój przywilej. Mateusz, nie interesuje cię, gdzie byłem przez ostatnie 2 tygodnie? Chyba pracowałem, nie wiem. Tak, cóż, masz zajęte życie. Ale chyba dostałem kilka mocnych uderzeń w głowę. W każdym razie, Mateusz, nie oddam ci mieszkania. Jestem gotów sam spłacić hipotekę. Wynocha stąd. Twoja samozwańcza stewardesa czeka na ciebie. Dlaczego uważasz, że nie mam prawa do tego mieszkania? Są w nim też moje pieniądze, jeśli pamiętasz. Zobaczymy się w sądzie. Jestem zmęczona, a ty musisz już iść. Urszula wstała malowniczo i przeszła obok męża do pokoju, gdzie wyjęła jego walizkę i zaczęła pakować jego rzeczy. O dziwo, w tym momencie nie czuła już do męża żadnych uczuć, ani grama żalu, ani nawet grama pretensji. Urszula myślała tylko o przyszłości swojej i dziecka. Zdrowie, a co za tym idzie, zdenerwowanie męża i jego kochanki nie było potrzebne. Mateusz przez cały ten czas siedział w kuchni i rozmyślał. Potem wstał i zastał żonę w pokoju zbierającą jego rzeczy do walizki. Urszula, przestań. Mówię poważnie. Nie oddam mieszkania. Mateusz, ja też nie żartowałam z tym procesem. Dosyć tego. Chodź, bierz swoje rzeczy i wychodź. Mateusz był zaskoczony, ale postanowił nie robić teraz scen. Wziął swoją walizkę i wyszedł z mieszkania. Urszula pomyślała, że dobrym pomysłem będzie znalezienie prawnika. Sama w sądzie nie dałaby sobie rady. W tym celu kobieta ubrała się, nałożyła makijaż i udała się do swojego biura. Wiedziała na pewno, że jej dyrektor Tadeusz doradzi w każdej sprawie. Urszula przeszła się, dotarła do gabinetu i zapukała do gabinetu dyrektora. Wejdź, Tadeusz, cześć, przywitała się Urszula. Och, Urszula, wyjdź, kiedy wychodzisz? W księgowości powiedzieli, że jesteś chora i przedłużyli ci urlop. Tak, umieścili mnie w szpitalu. Zresztą to długa historia. Tadeusz, potrzebuję twojej pomocy. Znasz jakiegoś prawnika od spraw rodzinnych i majątkowych? To ciekawe, powiedz mi. Tadeusz był człowiekiem w sile wieku, rozeznania, inteligencji. Człowiekiem surowym, ale sprawiedliwym. Urszula traktowała go z wielkim szacunkiem, a on z kolei bardzo cenił odpowiedzialnego pracownika. Urszula krótko opowiedziała dyrektorowi swoją historię i powiedziała o ciąży. Urszula, ty się teraz zajmij sobą. Mam prawnika. Zadzwonię do niego i ci powiem. Jeśli zgodzi się pomóc, dam ci znać. A Mateusz nie miał dokąd pójść, tylko do Henryki. Zadzwonił do drzwi, nikt nie odpowiadał. Otworzył drzwi kluczami. Henryka mieszkała w starym, ciasnym mieszkaniu, które od dawna nie było remontowane. Mateusz postawił walizkę na korytarzu, przez co było bardzo ciasno. W tym czasie Henryka spotykała się z dawnym kolegą Marianem. Jak ci idzie z następnym? Mówiłaś, że ma 3-pokojowe mieszkanie? Marian odpowiedział kobiecie. Już niedługo, nie spiesz się. To znowu nie emeryci, ma żonę z wykształceniem. Nie obchodzi mnie czyjaś żona. Najważniejsze, żeby frajer wszystko podpisał, a potem odejść. Podpiszę, nie wątpię. Jest we mnie zakochany od dawna. Zrobię wszystko DLA takiego zysku. Mój udział, tak? Zapytała Henryka. Zgadza się. No to bierzemy się do roboty, co? Marian pożegnał się z nią i wyszedł. Henryka wróciła do domu i bardzo się zdziwiła, gdy zastała Mateusza z dobytkiem w i tak już ciasnym mieszkaniu. Czy twoja żona zupełnie postradała zmysły?
Henryka była oburzona. Na razie będziemy tak żyć. Jutro złożę pozew o rozwód i podział majątku. Postaram się, żeby mieszkanie zostało DLA mnie. Postaraj się. Urszula skonsultowała się z prawnikiem. Powiedział kobiecie, że prawo będzie po jej stronie, zwłaszcza jeśli jest w ciąży, a rozwód został zainicjowany przez jej męża. Niewierność Mateusza i fakt, że pierwotna wartość mieszkania sprzedanego przez kobietę była znacznie wyższa niż otrzymał za nie Mateusz. Wszystko to działało na ich niekorzyść. Mateusz złożył pozew o rozwód. Urszula nie zgodziła się na pokojowe uzgodnienie podziału mieszkania i sprawa trafiła do sądu. Urszula poszła do pracy. Mateusz nadal mieszkał z Henryką. Sprawa się przeciągała. Byli małżonkowie prawie się nie widywali. Ale pewnego dnia Mateusz zadzwonił do Urszuli i poprosił o spotkanie. Urszula, chodzi o mieszkanie. Porozmawiajmy o tym, proszę. Wszystko omówimy w sądzie, odpowiedziała. Ale proszę, Urszula, tylko posłuchaj. I jeśli ci to odpowiada, to możemy się dogadać bez procesu. Urszula, zdajesz sobie sprawę, że ja nadal mam udziały w tym mieszkaniu. Dobrze, spotkajmy się. I ustaliła miejsce i godzinę. Skończywszy mówić, Mateusz spojrzał na Henrykę. I tobie należy się udział. I możesz mieć wszystko. Mam świetnego pośrednika o imieniu Marian. On jest Bogiem. I uwierz mi, nastrój twojej żony zniknie w mgnieniu oka. Mateusz milczał. O umówionej godzinie Urszula czekała na byłego męża przy kawiarnianym stoliku. Mateusz nie przyszedł sam. Henryka mu się narzuciła. Czy to już niemożliwe bez grupy wsparcia? Urszula zapytała męża. Henryka zacisnęła nieszczęśliwie usta. Mateusz milczał. Para usiadła przy stole i Mateusz powiedział: Urszula, tak jak powiedziałem, ja też mam prawo do tego mieszkania. A to, że cię nie eksmitowałem, zaczął Mateusz. Nie możesz mnie eksmitować z mojego własnego mieszkania, ale sama do niego poszłaś. Urszula skinęła na Henrykę, więc teraz nie narzekaj. Przejdźmy do rzeczy, wtrąciła się Henryka. I to nie ma nic wspólnego z tobą. Urszula odpowiedziała. Urszula, proszę posłuchaj, powiedział Mateusz. Mamy dobrego pośrednika i on nam pomoże. Jeśli się zgodzimy, podzielimy mieszkanie i będziemy mogli je po prostu sprzedać. Jest bardzo doświadczony i sformalizuje DLA na każdą transakcję. Nie chcę sprzedawać mieszkania. Mateusz, podoba mi się. Na tym spotkaniu Urszula chciała powiedzieć byłemu mężowi o ciąży. Jak się dobrze przyjrzeć, to ma już lekko zaokrąglony brzuszek. Ale przy stole oczywiście nie było tego widać. Gdyby przyszedł bez Henryki, być może Urszula odbyłaby normalną rozmowę. Ale cała sytuacja zagrała dokładnie odwrotnie. Urszula nie chciała o niczym rozmawiać przy obcych ludziach. Zastanowię się, odparła Urszula. Jeśli to wszystko, nie będę cię dłużej zatrzymywać. Mateusz i Henryka spojrzeli na siebie i wyszli. Urszula odetchnęła z ulgą. Naprawdę nie chciała, żeby kochanka męża dowiedziała się o jej sytuacji. W końcu byłby to dodatkowy atut w sądzie. Zbliżała się jesień, ale w sprawie mieszkania byłej żony nic nie było przesądzone. Klub motocyklistów tymczasem żył swoim życiem. Jakub po raz kolejny zadzwonił do swojego przyjaciela Łukasza na jesienną przebieżkę. Łukasz, niedługo koniec sezonu. Podciągnijmy się już. Wszyscy się ucieszą na twój widok. Jakub zadzwonił do swojego przyjaciela. Łukasz zgodził się. W tym samym czasie kolega Henryki był już wyraźnie zdenerwowany. Nie możesz się doczekać tej swojej przyjaciółki. Obiecałeś mi jeszcze lato. Muszę niedługo wyjechać z tego miasta. Marian, robię co mogę, ale nie mogę mu na siłę wciskać papierów. Jego żona chodzi tam do szkoły, więc umowa jest taka. On mnie przedstawi, a ja sama go zatrudnię. Czy to dobry pomysł? Niedługo mają spotkanie w swoim klubie i to byłaby okazja, powiedziała z namysłem Henryka. Mateusz cenił sobie członkostwo w klubie i bez względu na wszystko chodził na spotkania i brał udział w ucieczkach. Henryka oczywiście widziała też, że Mateusz z entuzjazmem uczestniczył w corocznym jesiennym biegu. Mateusz, chcę iść z tobą na jesienne spotkanie, powiedziała nagle Henryka. Ale ty nigdy nie byłeś tym zainteresowany. Dlaczego chcesz teraz? Zapytał Mateusz. Cóż, tak było wcześniej, ale teraz jesteśmy prawie rodziną i chcę dzielić pasję mojego męża. No nie wiem, żeby nie było, że wszyscy wiedzą, że jestem po rozwodzie. I jak oni się poczują z tym, że przychodzę z nową kobietą? Zastanawiał się Mateusz. Wstydzisz się mnie? Henryka zapytała wyzywająco. Nie, nie wstydzę się. Przecież ci mówię, że nie o to chodzi. Ale w takim razie postanowione.
Jadę z tobą, oświadczyła bez wahania. Mateusz tylko wzruszył ramionami. Po prostu chcesz jechać? Spotkanie klubu motocyklistów odbyło się zgodnie z ustaleniami. Henryka poszła z Mateuszem i mimo nieprzychylnych spojrzeń innych członków ruchu, świetnie się bawiła. Na spotkanie przybył również Łukasz. Podczas spotkania wszyscy leżeli w kupie, z kim popadnie. Nagle do dużego towarzystwa podjechał samochód. Wysiadł z niego mężczyzna, rozejrzał się po tłumie i podszedł do Henryki. Henryka, to ty! Krzyknął głośno zaskoczony, podchodząc do kobiety i Mateusza. O, Marian, co ty tu robisz? Henryka była zaskoczona. Akurat przechodziła, ma tu proszę. O, jakie fajne motocykle. No i spotkałam ciebie. Co ty tu robisz? Zapytał ją Marian. Tak w ogóle to przyszłam się z tobą spotkać. Mateusz, prawie mój mąż. Odpowiedziała Henryka i przylgnęła do Mateusza. Mateusz wyciągnął rękę. Marian uścisnął ją. A to jest Marian. Henryka kontynuowała przedstawianie mężczyzn. Swoją drogą, kochany Marian to ten fajny pośrednik. To dar niebios, bardzo by ci pomógł. Och, Henryko, znowu się rumienię. Cóż, twarda to ja nie jestem, ale tak, dużo wiem. Potrzebujesz pomocy? Marian spojrzał pytająco na Mateusza. Tak, jesteśmy w sądzie. Jesteśmy z żoną rozwiedzeni. Mamy wspólne mieszkanie, ona nie chce ustąpić. Nie wiem, co robić. Odpowiedział ogólnikowo Mateusz. Jakub i Łukasz stanęli nieco dalej od trio. Wzrok Łukasza padł na Mateusza, Henrykę i Mariana. Romek, kto to jest? Zapytał cicho Łukasz, kiwając głową w kierunku trójki. Tam, to Mateusz, jest w naszym klubie od dłuższego czasu. Obok Henryka, która jest taka sama. Przez nią Mateusz i jego żona Urszula, wspaniała dziewczyna, rozwiedli się. A ten trzeci? Wyjaśnił Łukasz. Jakub przyjrzał mu się uważnie. I to nie jest nasze. Dlaczego? Zapytał Jakub. Dlatego, żeby teraz nie sprawiać wrażenia i nie przyglądać się bardziej. Ale ten trzeci jest bardzo podobny do szkicu czarnoskórego handlarza. Mówiłem ci o nim. Pewnie obwoźny sprzedawca. Najwyraźniej dobrze zna tę Henrykę. Popatrz, jaka ładna między nimi. Co robimy? Odwołać spotkanie? Zapytał Jakub. Nie, absolutnie nie. Nie, nie, nie. Wykonam cichy telefon i pójdą za nim. Stań tyłem do nich. Zrobię kilka zdjęć, żeby ich złapać. Łukasz odsunął się i wybrał numer. Następnie zresetował geolokalizację i zdjęcie. Następnie Jakub zapytał. Jak myślisz, czego on tu chce? Łukasz, nie wiem. Henryka to taka suka. Była wcześniej na spotkaniach z Mateuszem, a potem zerwali. Ale teraz Jakub zrobił pauzę i jakby sobie coś przypomniał. Mateusz rozwodzi się z żoną i nie mogę powiedzieć, że mogą dzielić mieszkanie. Łukasz pstryknął palcami, jutro przedstawi mnie swojej żonie. Będziemy rozwijać sprawę. Wkrótce Marian pospiesznie opuścił miejsce spotkania motocyklistów. Oczywiście to spotkanie nie było przypadkowe. Henryka opowiedziała o wszystkim wcześniej swojemu przyjacielowi Marianowi i oboje tylko udawali, że spotkanie było przypadkowe. Zaczęła się ucieczka. Marian w tym czasie odjeżdżał już z miejsca spotkania, ale był już śledzony. Następnego dnia rano Jakub zadzwonił do Urszuli. Urszula, musimy się spotkać. To bardzo ważne i pilne. No to zróbmy to wieczorem po pracy. Była zdezorientowana. Przyjadę po ciebie, odpowiedział Jakub. Dobrze. I Urszula podyktowała adres swojego biura. Tego samego ranka Henryka ponagliła Mateusza. Trzeba pilnie skontaktować się z Marianem. Niedługo wyjeżdża do stolicy. Ma tam dużo pracy. Uwierz mi, załatwi to szybko i sprawnie. A twoja żona uspokoi swój zapał i zostanie z nosem. Jean, nie wiem. No, ale spróbujmy. Henryka uśmiechnęła się i wybrała numer Mariana. Umówili się na spotkanie po południu. Jakub, zgodnie z obietnicą, podjechał swoim samochodem. Urszula wyszła z biura. Jakub wysiadł z samochodu i otworzył jej drzwi. Urszula, przepraszam za nietakt, ale nie jesteś w ciąży? W ciąży, odpowiedziała Urszula. Gratuluję, ale Urszulo, jest bardzo ważna sprawa. Będę musiał przedstawić ci jeszcze jedną osobę. Jest śledczym. O co chodzi, powiedz mi. Nie macie teraz z Mateuszem wspólnego mieszkania lub innej nieruchomości? Jesteśmy po rozwodzie. Jest sprawa sądowa o mieszkanie. Jak to? Dlaczego pytasz? Urszula nie rozumie. Chodźmy. Teraz wszystko zrozumiesz. W umówionym miejscu na Łukasza czekał już Jakub z Urszulą. Dzień dobry, przywitał się mężczyzna. Nazywam się Łukasz, jestem śledczym. Dzień dobry,
odpowiedziała Urszula. Co się stało? Spojrzała na Jakuba niezrozumiale. Usiądźmy, zaproponował Łukasz. Cała trójka usiadła. Urszula, znasz tych ludzi? Łukasz rozpoczął rozmowę i położył na stole zdjęcia, które zrobił na wieczornym spotkaniu. Urszula spojrzała na zdjęcia i powiedziała: to jest Mateusz, mój były mąż. Obok niego Henryka, jego pracownica i kochanka, a tego nie znam. Nigdy go nie widziałaś ani z nim nie rozmawiałaś? Zapytał Łukasz. Nie, na pewno nigdy. Co się stało? I kim jest ten człowiek? Dlaczego tak się nim interesujesz? Biorąc głęboki oddech, Łukasz odpowiedział. Jest duża szansa, że wkrótce go spotkasz. Ten człowiek jest bardzo podobny do szkicu podejrzanego czarnoskórego pośrednika. Rozumiem, że ma pani podzielić się majątkiem z mężem? Tak, odpowiedziała spokojnie kobieta. Dzielimy mieszkanie, ale wyrzuciłam męża. Spotkaliśmy się w tej sprawie, ale nie rozmawiałam z nim, bo przyprowadził na spotkanie swoją kochankę. Postanowiłam, że wtedy porozmawiamy w sądzie w obecności prawników. Postąpił pan słusznie, ale teraz muszę prosić o przysługę. Chcemy złapać tego Mariana na gorącym uczynku. Prawdopodobnie wkrótce umówią się na spotkanie. Chciałbym, żebyś natychmiast mi to zgłosił. Zapewnię ci bezpieczeństwo. Prawdopodobnie zacznie cię zmuszać do podpisania umowy. Ale umowa jest napisana w taki sposób, że oddajesz mieszkanie bez żadnych roszczeń. Fałszywa umowa. Urszula uważnie słuchała śledczego. Nawet bym się z nim nie spotkała, rozumowała. Urszulo, jeśli nam pozwolisz, zainstalujemy w twoim mieszkaniu ukryte kamery i kiedy twój mąż zaproponuje spotkanie z pośrednikiem, będziemy dyżurować i monitorować spotkanie w czasie rzeczywistym. Zdaję sobie sprawę, że w naszej sytuacji to pewnie nie jest najlepsza oferta. Ale ten Marian to szajka. Oszukał już dwie osoby w naszym mieście. Teraz celuje w ciebie i myślę, że wkrótce przeniesie się do innego miasta. Złożyłem zapytania w innych miastach w regionie. Znalazłem jeszcze 4 podobne przypadki, ale zamknęli sprawę, spisując ją jako nieuwagę przy sporządzaniu umów. Ale ludzie zostali bez mieszkań. Rozumiem, odpowiedziała Urszula. Zgadzam się. Dziękuję. W takim razie dzisiaj zainstalujemy kamery. A jak tylko otrzymasz telefon z prośbą o spotkanie, natychmiast mnie o tym poinformujesz. Umieszczę cię w areszcie ochronnym. W dniu spotkania będziesz dyskretnie monitorowany. Zgodnie z ustaleniami będziemy dyżurować przy wejściu. Niecały tydzień później Mateusz zadzwonił do Urszuli i poprosił o spotkanie. Będziesz sam czy z grupą wsparcia? Zapytała. Nie bądź sarkastyczna, Urszulo. Wyrzuciłaś mnie z mojego własnego domu. Chcę rozwiązać tę sprawę pokojowo. Mam dobrego pośrednika. Zawrzyjmy ugodę. Pośrednika? Kobieta była zaskoczona. Cóż, zróbmy to. Gdzie chcesz się spotkać? Zapytał były mąż. Chodź, przyjdź z pośrednikiem do naszego domu, to porozmawiamy. Henryka oczywiście poprosiła, aby przyjechał również Mateusz. Marian przygotował umowę. Myślę, że się dogadamy, powiedział Marian Mateuszowi. Oczywiście, powtórzyła Henryka. Najwyższy czas postawić żonę na swoim miejscu, przejęła mieszkanie, teraz jej kolej na bezdomność. Urszula zaraz po telefonie poinformowała o wszystkim Łukasza. Super. Urszula, bardzo ci dziękuję. Zrobiłam rozeznanie w innych miastach i okazało się, że jest tam nie tylko Marian, ale i Henryka. Więc weźmiemy ich oboje od razu. Łukasz, mogę prosić o szkic albo list gończy? Czy jak to nazwać? Jasne. Ale uważaj w dniu ich przyjazdu. Moi ludzie będą rano na służbie w domu i przy wejściu i na piętrach wyżej i niżej. Drzwi mają być otwarte. A jak tylko dostanie kontrakt, od razu się nim zajmiemy. Rano w Wielki Dzień Łukasz zgodnie z obietnicą ustawił ludzi przy wejściu. Jeszcze raz sprawdził kamery i wszyscy czekali. Mateusz, Henryka i Marian dotarli na czas i zadzwonili domofonem. Urszula zasygnalizowała na kamerze i cała grupa stawiła się w pełnej gotowości. Goście weszli na parkiet. Niczego nie podejrzewająca Urszula wpuściła ich do mieszkania. Po co przyprowadziłaś tego tutaj? Kobieta skinęła w stronę Henryki. Mateusz spojrzał na Urszulę i dopiero teraz zrozumiał. Urszula, jesteś w ciąży. Zauważyłam, odparła kobieta. W ciąży, ale to niczego nie zmienia. Henryka spięła się. Marian natomiast był zupełnie spokojny. Myślę, że ta wiadomość nie wpłynie na nasz biznes, powiedział zwracając się do wszystkich obecnych. Oczywiście, odparła Henryka. Może nie jesteś w ciąży z Mateuszem i po prostu nie chcesz dzielić mieszkania?
Nawet nie zamierzam ci odpowiadać. A to, że przekroczyłaś próg tego domu, to tylko moja przysługa, moja droga. Więc lepiej siedź cicho i nie wychylaj się. Henryka zacisnęła wargi. Całe towarzystwo rozeszło się i poszło do kuchni. Urszula sprawdziła, czy drzwi wejściowe są otwarte, wyjęła z torebki kopertę i poszła za nimi. Ale nie zwlekajmy, zaczął Marian. Proszę bardzo, przytaknęła Urszula. A więc, Urszulo, proponujemy ci zawarcie ugody. A oto umowa, zgodnie z którą mieszkanie pozostaje przy mężu. On z kolei zobowiązuje się kupić ci mieszkanie o wartości równej jednej drugiej wartości twojego. Ja jestem gwarantem tej umowy i dopóki Mateusz nie dostarczy dokumentów na nowe mieszkanie, nie stanie się pełnoprawnym właścicielem tego. Bardzo ciekawe, odparła żartobliwie Urszula. Ale trochę to mętne, nie sądzisz? Ze zmarszczonym czołem kontynuowała. Mylisz się. Do takich transakcji potrzebny jest poręczyciel. Podział mieszkania w sądzie może zająć lata, ale w ten sposób można załatwić sprawę już dziś. Rozumiem, rozumiem, odpowiedziała Urszula. Ale mam też coś DLA ciebie. To bardzo interesujące. Marian spojrzał na Henrykę zdziwionym wzrokiem. Mateusz patrzył na byłą żonę bez zrozumienia. Urszula wyjęła kopertę ze zdjęciem i położyła ją na stole przed Marianem i Henryką. Mateusz spojrzał na nią niezrozumiale. Nie bardzo cię rozumiem, powiedział Marian. Zobacz, spodoba ci się, odpowiedziała Urszula. Jeśli pozwolisz, odsunę się. Ciąża, wiadomo. Henryka ostrożnie wzięła kopertę. Mateusz przyglądał się z zainteresowaniem. Marian spiął się. Henryka wyciągnęła zawartość i rozłożyła zdjęcie na stole. Były tam orientacje i kopie raportu policyjnego oraz szkice Henryki i Mariana. Cholera, szepnął gniewnie Marian. Co to jest? Wykrzyknął Mateusz. W tym momencie do mieszkania wtargnęli operacyjni. Urszula siedziała w łazience. Dała znak, który Łukasz zobaczył na monitoringu. Ten z kolei wydał komendę przejęcia mieszkania. Marian nie zdążył ukryć ani zniszczyć umowy. Cała trójka została zgarnięta i wyprowadzona. Następnie do mieszkania wszedł sam Łukasz. Urszula wyszła już z łazienki i siedziała w kuchni. Wszystko w porządku? Śledczy zapytał kobietę. Tak, nic mi nie jest. Łukasz? A Mateusz? Czy on też był w to zamieszany? Nie mogę powiedzieć na pewno, ale prawdopodobnie Henryka napisała do niego, że jest możliwość odebrania ci mieszkania, a on się na to zgodził. Ale myślę, że śledztwo wszystko wyjaśni. Urszula skinęła głową i odprowadziła go wzrokiem, czując z jakiegoś powodu smutek. Urszula nigdy nie spodziewała się, że jej mąż może być DLA niej tak podły. Owszem, miał prawo do części mieszkania, ale żeby działać czarnymi, nielegalnymi metodami. Czy mogła tak bardzo mylić się co do swojego, choć byłego, męża? W czasie, gdy trwało śledztwo, zbieranie dowodów, cała trójka przebywała w areszcie. Urszula nadal chodziła do pracy. Bardzo dbała o swoje zdrowie i stan psychiczny. Jakub często dzwonił do Urszuli i starał się jej we wszystkim pomóc. Rozpoczęły się procesy. W śledztwie zebrano sporo dowodów i zeznań przeciwko Marianowi i Henryce. Mateusz natomiast twierdził, że o niczym nie wiedział i uważał, że pośrednik działał zgodnie z prawem. Mateuszowi nie można było udowodnić winy poza chęcią odebrania mieszkania żonie. Śledztwo nie dopatrzyło się corpus delicti w jego działaniach. Został zwolniony. Marian i Henryka zostali skazani. Mateusz wrócił do pracy, ale wyprowadził się z mieszkania Henryki i zamieszkał w wynajętym lokalu. Pewnego wieczoru Mateusz przyszedł do domu Urszuli. Cześć, możesz mnie wpuścić? Zapytał smutno, patrząc na dość duży już brzuch byłej żony. Ale wejdź. Urszula wpuściła go do środka. Poszli do kuchni i usiedli. Urszula nalała herbaty DLA nich obojga. To jest moje dziecko. Co ty sobie myślisz? Nie oceniaj siebie, odpowiedziała. No to kto już jest znany? Chłopiec. Urszula odpowiedziała krótko. Urszula, a co jeśli zaczniemy wszystko od nowa? Przepraszam, zachowałem się jak łajdak. Tak, odpowiedziała Urszula. Zachowałeś się jak łajdak, dorastając. Mateusz spojrzał jej prosto w oczy. Nie, odpowiedziała Urszula. Jeśli masz wszystko, możesz iść. Jestem zmęczona. Czy mam choć jedną, choćby najmniejszą szansę? Zapytał ponownie Mateusz. Nie, Mateusz, nigdy ci tego nie wybaczę. Mateusz wyszedł. Wkrótce Urszula otrzymała list polecony, w którym Mateusz notarialnie zrzekł się udziału w mieszkaniu.
Chwilę później zadzwonił do Urszuli i zapytał, czy otrzymała dokument. Urszula potwierdziła odbiór. Urszula, nie zrzekam się naszego dziecka. Nie myśl. Wpłacę pieniądze, chcę go zobaczyć. Mateusz zaczął. Oczywiście, że będziesz, potwierdziła kobieta. Załatwimy to w sądzie. Oficjalnie. Urszula mocno sparzyła się tą historią z Mateuszem i nie chciała mu już wierzyć. Wczoraj Henryka. Jutro pojawi się Katarzyna, a on znowu da się ponieść i o wszystkim zapomni. Dlatego kobieta chciała rozwiązać wszystkie sprawy oficjalnie. Urszula była już na urlopie macierzyńskim. Zbliżał się termin porodu, Jakub coraz częściej do niej dzwonił i pytał o zdrowie. Mężczyzna był zawsze gotowy do pomocy, a Urszuli to pochlebiało, choć z bliska nie dopuszczała go do siebie. Mateusz znów zniknął. Urszula nawet nie od razu to zauważyła, ale pewnego dnia zobaczyła byłego męża z nową kobietą. Serce Urszuli nawet nie drgnęło. Pozwoliła mu odejść i nigdy więcej nic do niego nie czuła. W odpowiednim czasie Urszula urodziła chłopca, dała synowi na imię Sławomir i trzymała ten mały cud w ramionach. Wdychając jego zapach, czuła się absolutnie szczęśliwa. Jej rodzice Bogdan i Małgorzata po porodzie przyjechali poznać córkę, poprosili sąsiadów o opiekę nad ptaszkiem i udało im się wyjechać na tydzień. Nie poruszyli tematu rozwodu, a jedynie pogratulowali córce narodzin syna. Byli bardzo szczęśliwi z narodzin wnuka i na zmianę kołysali dziecko w ramionach. Urszula napisała do byłego męża wiadomość o narodzinach syna. Jednak jak spodziewała się kobieta, on był już zajęty swoją nową miłością i nie odpowiedział jej. Mimo to Urszula wystąpiła z pozwem o alimenty. Od Mateusza co miesiąc potrącała wymaganą prawem kwotę na utrzymanie dziecka. Sławomir rósł skokowo. Nadeszła wiosna, na dworze było ciepło, a rodzice zaprosili córkę i wnuka do siebie. Urszula, nie zastanawiając się długo, zgodziła się. Jakub i tym razem był w pobliżu. Pomógł Urszuli dostać się na stację i włożyć rzeczy do przedziału. Świeże powietrze, jagody, owoce. Urszula dosłownie rozkwitła. Sławomir cały dzień spędzał na dworze. Nawet swoje miejsce do spania w ciągu dnia ustawiał na werandzie, osłaniając łóżeczko przed owadami. Minęły 2 tygodnie i nagle zadzwonił telefon Urszuli. Urszula podniosła słuchawkę i zobaczyła imię Jakub. Przez cały ten czas Urszula zauważyła, że Jakub nie tylko jej pomaga, ale daje jej oznaki uwagi. Ale do niedawna nie była gotowa ich zaakceptować. A teraz, po odpoczynku i rozważeniu wszystkiego jeszcze raz z dala od miasta, Urszula pomyślała. Dlaczego nie? Odebrała telefon. Jakub pytał o ich interesy. Jak spędzają czas? Czy wracają do domu? Urszula odpowiedziała, że wszystko w porządku. Opowiedziała o synu, a Jakub chętnie słuchał i zadawał pytania. Następnie Jakub poprosił o pozwolenie na odwiedzenie jej i jej rodziców. Urszula zgodziła się i podyktowała adres. Jakub natychmiast zarezerwował bilet na pociąg i pojechał do niej. Urszula z wyprzedzeniem uprzedziła rodziców o przyjeździe mężczyzny. Małgorzata w pierwszej chwili spięła się, ale Bogdan przytaknął i powiedział: Córko, jeśli jesteś pewna, to niech tak będzie. Gdy Jakub przyjechał, rodzice wiedzieli już o nim bardzo dużo. Między innymi to, że jest liderem ruchu motocyklistów w mieście. Mój ojciec był tym bardzo zainteresowany, a on i Jakub natychmiast znaleźli wspólny język. Jakub wyjechał do miasta z Urszulą i Sławomirem już razem w pociągu. Jakub zaproponował Urszuli, aby zostali jedną rodziną. Od dłuższego czasu był rozwiedziony, nie miał nowych związków, nie miał też własnych dzieci. Urszula widziała, jak Jakub ją traktował. Gdy przeżywała trudne chwile, zauważyła, jak traktuje jej syna Sławomira i przyjęła propozycję mężczyzny. Urszula i jej syn wprowadzili się do domu Jakuba. Zaczęło się ich życie rodzinne. Jakub chronił żonę i syna. Tak, uważał Sławomira za syna i dawał mu wszystko. Mateusz całkowicie zniknął z horyzontu i nawet nie zadzwonił. Był koniec lata i klub motocyklistów miał kolejny zjazd. Całe towarzystwo zebrało się w swoim ulubionym miejscu. Z Jakubem przyjechali Urszula i Sławomir. Oczywiście tym razem tylko odprowadzali swojego mężczyznę i sami nie zamierzali jechać. Takich rodzin było jednak kilka. A Urszula ze Sławomirem się nie nudziła. Wtedy Jakub zawołał jednego z członków klubu i wskazał kierunek. Stamtąd nadjeżdżał Mateusz. Nie był sam, ale z nową kochanką. Nawet nie z tą, z którą widywał Urszulę.
Jakub i kilku innych chłopaków podeszło do Mateusza. Nastąpiła przerwa. Jakub powiedział: Mateusz, wiesz, że każdego członka naszego klubu traktujemy na równi. Mamy niewypowiedziany statut, ale wszyscy go przestrzegają. Nasz klub to nie tylko grupa hobbystyczna, to rodzina. I zdradziłeś swoją rodzinę, a teraz nie jesteś tu mile widziany. Mateusz odpowiedział: Czy to tylko twoja decyzja? Nie, to była jednogłośna decyzja całego klubu. Nie jesteś już członkiem naszego klubu i powinieneś odejść. Mateusz rozejrzał się po całym towarzystwie. Nikt nie wyszedł i nie zabrał głosu w jego obronie. Kątem oka dostrzegł wzrok Urszuli. Stała z dzieckiem w towarzystwie innych żon, z dziećmi klubowiczów. Mateusz nic więcej nie powiedział i wyszedł. I nikt więcej w klubie nic o nim nie słyszał. Jakub i Urszula pobrali się rok później. Urszula zaczęła już pracować w domu na pół etatu. Nie mogła siedzieć bezczynnie. Sławomir dorastał i uszczęśliwiał rodziców. Rok później urodziła im się córka Katarzyna.